Przechodzę do aktualności. Opinia biegłego o stanie zdrowia Ziobry dotarła do Komisji do Spraw Pegasusa. Tak poinformowała szefowa komisji Magdalena Sroka. Jak dodała, były minister nie będzie mógł dłużej unikać stawiennictwa przed komisją i zapowiedziała wyznaczenie terminu przesłuchania. Ma ono być możliwe pod pewnymi warunkami. Między innymi sesja powinna trwać do 2 godzin, a następnie konieczna będzie przerwa. Jego stan zdrowia uległ zdecydowanej poprawie i dzisiaj możemy wyznaczyć termin na przesłuchanie w najbliższych tygodniach. Tak poinformowała Magdalena Sroka, a tymczasem w sprawie Marcina Kierwińskiego wypowiedział się prezydent Andrzej Duda. Kierwiński ma zająć się kwestią usuwania skutków powodzi, dlatego postaram się jak najszybciej powołać go w skład rządu. W czwartek po moim powrocie do Warszawy będzie to możliwe, powiedział Andrzej Duda, który przybywa obecnie z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Prezydent relacjonował, że minister Paprocka dzwoniła do niego z informacją, że rzeczywiście wniosek o powołanie Kierwińskiego wpłynął do Kancelarii Prezydenta. W tej chwili trwa procedura badania i weryfikowania tych dokumentów, poinformował prezydent i zaznaczył, że Kierwiński jest kandydatem premiera Tuska, który ma zajmować się kwestią usuwania skutków powodzi, pomocy tym, którzy zostali poszkodowani przez powódź właśnie. I w związku z powyższym, oczywiście tutaj cytat, postaram się powołać pana ministra najszybciej, jak to będzie możliwe, a najszybciej, jak to będzie możliwe, na miejscu w Warszawie. To jest czwartek, bo w czwartek planowane jest nasze lądowanie w Warszawie, powiedział prezydent. I zaraz później kontynuuję, udam się do swojego biura, do kancelarii, żeby normalnie podjąć pracę, w związku z czym jeszcze w czwartek to będzie możliwe, dodał prezydent. 941 dni temu, drodzy Państwo, rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Jesteśmy bliżej końca wojny niż to się wydaje, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla telewizji ABC. Zełenski wyjawnił też, że jego plan zwycięstwa, który przedstawi prezydentowi Bidenowi, nie opiera się na negocjacjach z Rosją. Ta wojna może zakończyć się tylko sprawiedliwym pokojem. Plan zwycięstwa Ukrainy znajdzie się na stołach wszystkich naszych sojuszników, napisał Zełenski i dodał w wywiadzie z kolei, że tu nie chodzi o negocjowanie, tu chodzi o most prowadzący do dyplomatycznego sposobu zakończenia wojny. Tu chodzi o wzmocnienie Ukrainy, jej armii i Ukraińców. Tylko będąc w mocnej pozycji możemy naciskać na Putina, by powstrzymał tę wojnę. Tak stwierdził Zełenski, który z Joe Bidenem, jeszcze urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, spotka się pojutrze, w czwartek. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszam Państwa. Niebawem wyznaczymy termin na przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Do komisji wpłynęła opinia biegłego lekarza w sprawie możliwości przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości. Poinformowała Magdalena Sroka, przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, o przekazaniu opinii biegłego lekarza w sprawie stanu zdrowia byłego ministra Ziobry oraz możliwości przesłuchania go przez komisję śledczą. Jako pierwszy, co ważne, poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Informację później potwierdziła wspomniana już Magdalena Sroka i przypomniała, że członkowie komisji wystąpili już w lipcu do prokuratora generalnego o powołanie biegłego, aby określił możliwość przesłuchania Ziobry. Ten został powołany 22 sierpnia, a wczoraj do komisji trafiła jego opinia dotycząca możliwości przesłuchania Zbigniewa Ziobry. Nie chciała przewodnicząca zdradzić szczegółów co do treści opinii biegłego, jednak jak zapowiedziała, komisja wyznaczy niebawem termin przesłuchania Ziobry. Mówi się o tym, że jego stan zdrowia poprawił się w sposób zdecydowany i to pozwala na spotkanie przed obliczem komisji. Był już, przypomnę, Zbigniew Ziobro wzywany, by zeznawać, jednak usprawiedliwiał się wówczas swoją nieobecnością. Tłumaczył o swoją nieobecność w ten sposób, że zmaga się z chorobą nowotworową. No i to oczywiście było usprawiedliwienie jak najbardziej skuteczne. Wtedy było pokazane, było wysyłane zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. Przypominam, teraz opinia biegłego pozwala na przesłuchanie Ziobry. Tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza ma przekazać do Sądu Najwyższego stanowisko do skargi Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej odrzucenia sprawozdania finansowego z wyborów ubiegłorocznych.
poinformowała o tym szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej stanowisko nie trafi bezpośrednio do Izby Kontroli Nadzwyczajnej ze względu na wątpliwości wokół jej statusu, a właściwie dość jasny status tejże Izby, która uważa się za sąd, a sądem nie jest. Zarówno według polskiego, jak i europejskiego prawodawstwa, europejskich sądów i polskich sądów także. Sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych 23 PKW, przypomnę Państwu, odrzuciła pod koniec sierpnia, zarzucając ugrupowaniu nieprawidłowości w finansowaniu kampanii na kwotę ponad 3,5 miliona złotych. W związku z tą decyzją dotacja podmiotowa dla tej partii, czyli prawie 38 milionów złotych, została pomniejszona o trzykrotność zakwestionowanej kwoty, czyli około niespełna 11 milionów złotych. Blisko 26-milionowa roczna subwencja została pomniejszona o 10,8 miliona. PiS musi też zwrócić do Skarbu Państwa zakwestionowaną sumę, czyli 3 miliony 600 tysięcy złotych. Skargę będzie rozpatrywać jednak nieuznawana, tak jak już Państwu wspomniałam, przez międzynarodowe trybunały i polskie sądy. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Nie jest więc jasne, jak będzie traktowane jej orzeczenie. Wielu mówi, że minister finansów Andrzej Domański, który jest odpowiedzialny za ostateczny przelew na partyjne konta, nie wciśnie guzika z napisem Enter, które taki przelew dla Prawa i Sprawiedliwości miało by sprawić. O, tak to nazwijmy. Pani ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, poinformowano, że wypłacono już 100 milionów złotych pomocy doraźnej dla powodzian. Ruszyła ta wypłata na konta 20 tysięcy gospodarstw domowych. Tak poinformowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. 100 milionów to jest kwota oczywiście na sam początek, bo przypomnę Państwu, że bezzwrotna pomoc doraźna to jest 8 tysięcy wypłacane przez pomoc społeczną i 2 tysiące jako zasiłek powodziowy. Później to jest 100 lub 200 tysięcy na remonty, w zależności od szkód. O dacie powołania Marcina Kierwińskiego już Państwu mówiłam. Prezydent poinformował, że będzie to miało miejsce pojutrze, w czwartek. Tymczasem mamy bardzo ciekawy sondaż, pierwszy sondaż partyjny po powodzi. Koalicja Obywatelska wciąż dość pewnie prowadzi i traci zdecydowanie mniej niż Prawo i Sprawiedliwość. Tak wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Zdaniem politologów powódź jeszcze może mieć wpływ na sympatie polityczne Polaków. O tym na pewno z profesorem Chwedorukiem też dziś rozmawiać się będziemy. Ale do sedna. Koalicję Obywatelską dziś popiera 34,2% uczestników badania. To jest mniej o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do badania z przełomu sierpnia i września. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 31%. Tutaj spadek jest bardziej widoczny, bo wynosi prawie 1,5 punkta procentowego. Na trzecim miejscu Trzecia Droga, na którą chciałoby zagłosować 10,5% badanych. To jest wzrost o 0,8 punktu procentowego. I na koniec w sprawie powodzi jeszcze ważna informacja, dlatego że mamy specustawę powodziową, a właściwie za chwilę będziemy mieć. Ona podobno jest prawie gotowa. Niewykluczone, że dzisiaj właśnie rząd przyjmie dużą specustawę powodziową, która ma usprawnić niwelowanie skutków kataklizmu na południu Polski. O tym tak między słowami mówił wczoraj już za chwilę minister i pełnomocnik Marcin Kierwiński. Propozycje zakładają m.in. wysyłanie na zalane tereny tylko zaszczepionych funkcjonariuszy, wypłacanie im ekwiwalentu za nadgodziny oraz oczywiście pomoc dla kredytobiorców. O tym była już mowa. To jest tak zwany pakiet powodziowy. Chodzi o propozycje, nad którymi w ostatnim czasie trwały prace w różnych ministerstwach. Ma to wszystko być zebrane w jedno miejsce, tak żeby mogło współdziałać. I tak na przykład Ministerstwo Finansów zamierza umieścić w szykowanym pakiecie swoje rozwiązania dotyczące uruchomienia funduszu wsparcia dla kredytobiorców. Swoje do specustawy ma także dorzucić m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodzi o możliwość szybkiej zmiany planu finansowego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Z kolei z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na przykład ma płynąć taka prośba o szybką nowelizację tak zwanej ustawy rozwojowej, która reguluje sposób wdrażania i dystrybucji środków unijnych w Polsce. To jest zespół naczyń połączonych. Wszystko ma być zebrane w specjalnej specustawie, którą być może, której treść przynajmniej taką wstępną, poznamy dziś. Jutro posiedzenie Sejmu, więc pewnie na ten temat posłowie i posłanki będą rozmawiać. Pytanie też, co z ustawą dotyczącą ochrony ludności cywilnej. I o tym na pewno także za chwilę z Pawłem Ślizem, czyli szefem Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Zapraszam Państwa na to spotkanie.
Jak podaje NIK, większość z tych wiz, bo to były wizy, które zostały wydane na oczekiwania polskich przedsiębiorców dotyczące de facto umożliwienia przyjazdu do Polski osobom, które miały być zatrudnione w naszych firmach wobec braku koniecznych rąk do pracy. No więc jest zasadnicze pytanie, na ile te wizy były zrealizowane w sposób właściwy, czyli krótko mówiąc, na ile ta polityka wizowa, która była realizowana, była polityką słuszną i realizowaną w sposób odpowiedzialny i odpowiadający rzeczywiście interesom polskiego państwa, a na ile przyczyniła się do negatywnych, patologicznych zjawisk, takich jak nielegalna w efekcie migracja.